witam w kolejnym filmie. Zajmiemy się dzisiaj pokrótce momentem dipolowym. Co to jest moment dipolowy, po co nam to? No na przykład w kontekście matury bardzo często zdarza się zadanie, kiedy mamy na przykład cząsteczkę podaną jakąś, mamy narysować jej wzór Lewisa, czyli ten wzór elektronowy, a następnie mamy stwierdzić, czy cząsteczka posiada moment dipolowy, a właściwie czy moment dipolowy tej cząsteczki jest równy zeru, czy przyjmuje wartość niezerową. Jako taki nasz model weźmy sobie cząsteczkę fluorowodoru. Wiemy, że fluor jest generalnie bardziej elektroujemnym pierwiastkiem od wodoru, w związku z czym chmura elektronowa jest przesunięta w stronę fluoru. Przez to fluor ładuje nam się trochę ujemnie, wodór ładuje nam się trochę dodatnie. Bardzo często zaznaczamy kierunek tak zwanej polaryzacji wiązania od plusika do minusika, tak? Ok. Teraz, moment dipolowy jest wielkością wektorową. Czyli znowu, ja nie jestem fizykiem, żeby zaraz nie było hejtu, że ja tu straszne rzeczy mówię. Dla mnie wektor to jest taka strzałeczka. Gdzieś sobie jest w przestrzeni strzałeczka, mamy wektor. Moment dipolowy zawsze zaczyna się od minusika, leci do plusika. No i teraz mamy cząsteczkę, która jest spolaryzowana. Ona jest dwuatomowa. Mamy atom o jakiejś elektroujemności, atom o jakiejś innej elektroujemności. I teraz moment dipolowy, oznaczmy go sobie literką mi, jest proporcjonalny do ładunku oraz odległości między nimi. No i teraz mamy naszą cząsteczkę fluorowodoru. Wiem, że mamy nasze dwa atomy. Niech będzie to fluor, niech będzie to wodór. No i teraz one są odgraniczone jakąś przestrzenią, tak, jakąś odległością, mają jakieś ładunki, mają jakąś różnicę ładunku ze względu na różnicę elektroujemności. No i moment dipolowy w przypadku cząsteczki fluorowodoru nie jest równy zeru, dlatego że ta strzałeczka od minusika do plusika no leci nam tylko w jedną stronę, tak? Nie ma niczego, co by ją zrównoważyło. Teraz szybko tablicę. Weźmy sobie teraz na przykład cząsteczkę BF3, czyli trifluorek boru. Jak wygląda trifluorek boru? On jest generalnie płaski. Tutaj mamy wolny orbital P, przez to cząsteczka jest płaska. Ok. No to co? Żeby sobie uzmysłowić i może pokazać, czy moment dipolowy w przypadku tej cząsteczki będzie miał wartość równą 0 albo różną od zera, posłużę się pomocą naukową. Mamy nasz model. Spróbuję złożyć. Mamy atomy w jednej płaszczyźnie. To jest cząsteczka płaska. Tutaj na środku mam bor, tutaj są trzy fluory. I teraz wyobraźmy sobie, że jak mam tą cząsteczkę, powiedzmy, że ona wygląda tak, to oczywiście kąty mają być równe 120 stopni. No i teraz mamy tutaj wiązania BF, 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 tak? One mają jakiś moment dipolowy, tak? Mamy różnicę elektroujemności. No i teraz mamy tutaj jakiś moment dipolowy, tutaj jakiś moment dipolowy, tutaj jakiś moment dipolowy, no nie? Mamy takie trzy strzałeczki. Wyobraźmy sobie teraz, że mam te moje trzy długopisy z kątami 120 stopni między nimi oczywiście. I teraz wyobraźmy sobie, że tymi długopisami są takie sznureczki. Tak o idą. I wyobraźmy sobie teraz, że my sobie ciągniemy za te sznureczki z tą samą siłą. Dlaczego z tą samą siłą? Dlatego, że mamy te same atomy. BF, BF, BF. W związku z tym te cząstkowe jakby w tych kierunkach momenty dipolowe będą sobie równe. No więc jak będę ciągnął z identyczną siłą w tym kierunku, w tym kierunku, w tym kierunku, to takie sznureczki przymocowane do boru z identyczną siłą, to czy cząsteczka się poruszy? Nie. Cząsteczka się nie poruszy. Ona pozostanie w miejscu. Skoro ciągniemy w tym kierunku, w tym i w tym, czyli mamy płaszczyznę w trzech kierunkach, które są 120 stopni od siebie, ciągnę z jednakową siłą, cząsteczka stoi w miejscu. Oznacza to tyle, przełóżmy to na chemię, że moment dipolowy w przypadku cząsteczki trifluorku boru jest równy zeru. Mamy po prostu te
strzałki, te wektory momentów dipolowych, które się po prostu ze sobą równoważą. I przez to mamy moment dipolowy równy 0. Weźmy sobie teraz inną cząsteczkę. Weźmy sobie cząsteczkę wody. Mamy wodę. Ok. Woda jest w jednej płaszczyźnie. Tutaj mamy dwa atomy wodoru, atom tlenu. No i znowu, posłuchajmy się moją, że tak powiem, metaforą. Moja ręka tutaj jest atomem tlenu. Tutaj mamy wodory. I teraz tak, wyobraźmy sobie znowu, ciągniemy z jednakową siłą w tym kierunku i w tym kierunku. Czy cząsteczka się poruszy, jak będę za takie dwa sznureczki ciągnął w tym kierunku i tu znowu w tym kierunku? Tak, cząsteczka się poruszy, ona pójdzie w dół. Będziesz się ruszała w dół. Dlatego, że mamy tutaj momenty dipolowe. Jeden tak o, drugi tak o. One się nie równoważą, powstaje nam wypadkowy moment dipolowy i cząsteczka, jak ja w tej analogii, porusza nam się w dół. Weźmy kolejny przykład. Niech to będzie cząsteczka dwutlenku węgla. No i znowu mamy trzyatomową cząsteczkę, która jest liniowa, ma geometrię liniową. Tutaj mam węgiel, tutaj mam dwa tleny. I znowu ciągnę sobie z jednakową siłą za ten sznureczek i za ten sznureczek. Czy cząsteczka się porusza? Nie porusza, stoi w miejscu. Moment dipolowy w przypadku dwutlenku węgla jest zerowy. Przyjmuje wartość 0. Teraz troszkę trudniejszy do wyobrażenia przykład. Cząsteczka metanu. Czyli cząsteczka tetrahedryczna, te kąty wynoszą 109 stopni około, tak? Kąty tetrahedryczne to są w każdym razie. No i teraz, jak sobie wyobrazimy, tego nie będzie może za dobrze widać, ale generalnie, jak mamy tetraedr, będziemy ciągnąć za te nasze strzałeczki w każdym kierunku z identyczną siłą, ponieważ tetraedr jest tak pięknie ułożony, że one w piękne, tak się pięknie rozkładają, że właśnie jeżeli ciągnęlibyśmy z identyczną siłą za te wszystkie sznureczki, w ten sposób ułożony na sposób tetraedryczny, cząsteczka stoi w miejscu, ona się nie poruszy. Pięknie te siły, nazwijmy to, się tak rozkładają, że to się wszystko równoważy, cząsteczka stoi w miejscu, czyli metan będzie miał zerowy moment dipolowy. Zróbmy sobie teraz inną rzecz, coś podobnego. Weźmy sobie cząsteczkę amoniaku. Jak wygląda cząsteczka amoniaku? No mamy azot. Znowu mamy trzy wodory. Ta część pozostaje jak w metanie, tak? Natomiast tutaj my już nie mamy atomu wodoru, tu mamy parę elektronową. Tak? Czyli cząsteczka, jej geometria to jest piramida trygonalna. No i teraz... co będzie? Mamy, spróbuję zbudować z tych długopisów czy cienkopisów piramidę trygonalną. Mamy coś takiego, tak? Piramida trygonalna. No i teraz znowu, ciągnę z identyczną siłą za każdy z tych trzech długopisów, ułożonych jak ta piramida trygonalna. No i jeżeli będę ciągnął z identyczną siłą za to, to cząsteczka wypadkowo pójdzie mi w dół. Wypadkowy moment dipolowy spowoduje, że cząsteczka nam się, w cudzysłowie mówię, patrząc na tą analogię, którą tutaj stosuję, będzie poruszała. No i to chyba tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Zapraszam do oceniania oraz komentowania.